Witam wszystkich w moim filmie zatytułowanym Poziomice funkcji. Przed obejrzeniem tego filmu proponuję obejrzeć film dotyczący układów równań liniowych oraz o płatach różniczkowych. Przez cały czas rozważać będę funkcję g, działającą z pewnego podzbioru przestrzeni Rn do przestrzeni Rk, przy czym k jest mniejsze równo od n. Zakładam, że funkcja g jest funkcją klasy Cr, gdzie r jest większy równo od 1, w szczególności funkcja g jest różniczkowalna. Niech ponadto c będzie pewnym wektorem w przestrzeni Rk. Wtedy dobrze zdefiniowany jest zbiór przeciwobraz g do minus pierwszej od zbioru jednoelementowego c, czyli zbiór tych wszystkich punktów x z dziedziny, dla których g od x równa się c. Taki zbiór nazywa się poziomicą funkcji g na poziomie c. Przy pewnych rozważaniach taki zbiór nazywa się włóknem, ale my nazywać go będziemy poziomicą funkcji. Film ten podzielony jest na dwie części. W pierwszej części zajmuję się sytuacją, gdy g działa do przestrzeni r, czyli k jest równe 1. Natomiast w drugiej części będę rozważać sytuację ogólną, czyli gdy g działa do przestrzeni rk. Rozdzielenie treści na dwie części wynika z faktu, że sytuacja jednowymiarowej przeciwdziedziny jest bardzo naturalna i usprawiedliwia nazwę poziomica na zbiory, które zdefiniowałem poprzednio. Zacznę od rozważania przypadku liniowego. Niech g od xy równa się x plus y. Jest to funkcja liniowa. Poniżej mamy trzy rysunki. Dwa pierwsze rysunki przedstawiają wykres funkcji g, przy czym na pierwszym rysunku zaznaczone są linie siatki, a na drugiej poziomice, czyli zbiór punktów leżących na takiej samej wysokości, czyli o takiej samej wartości z. Trzeci rysunek to jest, można powiedzieć, mapa hipsometryczna, czyli zaznaczone są na niej poziomice oraz pomiędzy poziomicami kolor opisuje, jakie wartości znajdują się pomiędzy nimi. Im bardziej ciemny kolor, tym wartości są mniejsze, a im jaśniejsze, tym wartości są większe. Widać tutaj, że poziomicami są proste, które są zbiorami rozwiązań równania liniowego x plus y równa się c. Jeżeli c jest równe 0, to mamy do czynienia z prostą przechodzącą przez punkt 0, 0, czyli jest to podprzestrzeń liniowa. W przypadku c różnego od 0 jest to podprzestrzeń afiniczna. Warto przypomnieć sobie treść filmiku o układach równań liniowych i tam dokładnie była o tym mowa, że jeżeli mamy równanie liniowe, to zbiorem rozwiązań jest podprzestrzeń afiniczna wymiaru o jeden mniejszego niż liczba zmiennych, czyli w tym przypadku niż wymiar dziedziny funkcji g. Wymiar dziedziny funkcji g wynosi 2, są dwie zmienne, a zatem zbiór rozwiązań dla każdego c ma wymiar 1. W przypadku, gdyby funkcja g była zerowa, rysunek by się zmienił. Otóż wykres byłby płaszczyzną poziomą i wtedy dla c równego 0 poziomicą byłaby cała płaszczyzna, czyli przestrzeń wymiaru 2, natomiast dla c różnego od 0 mielibyśmy zbiór pusty, czyli nie byłaby zachowana ta, powiedzmy, pożądana struktura poziomic. Podczas tego filmiku jedną z rzeczy, którą chciałbym omówić, jest właśnie ten fenomen, że przy pewnym założeniu, tutaj w przypadku funkcji liniowej g, tym założeniem jest niezerowanie się funkcji g, przy pewnym założeniu obraz wygląda właśnie tak jak tutaj. Poziomice są pewnymi zbiorami wymiaru o jeden mniejszego niż wymiar dziedziny. Tutaj akurat to są linie proste, w ogólności dla równania liniowego to będą jakieś podprzestrzenie afiniczne wymiaru n minus 1. W ogólności one będą mogły być zakrzywione. Zobaczymy, że w pewnych przypadkach poziomice nie są tej postaci i wyjaśnimy, jaki warunek jest za to odpowiedzialny. Kontynuuję badanie przypadku liniowego. Funkcja g od xy równa się x plus y jest funkcją liniową. W filmie o układach równań liniowych było powiedziane, że zbiory rozwiązań równania liniowego, czyli wiemy teraz, że można je nazywać poziomicami pewnej funkcji g liniowej, są podprzestrzenie afiniczne prostopadłe do wektora wyznaczonego przez współczynniki stojące przy niewiadomych. W tym przypadku tymi współczynnikami są liczby 1 i 1. Zauważmy ponadto, i to będzie kluczowe dla tego filmu, że gradient funkcji g wynosi dokładnie 1, 1. A zatem gradient funkcji g w punkcie xy jest prostopadły do poziomicy funkcji g przechodzącej przez punkt xy. Okaże się, że nie jest to wyjątek, że nie dotyczy to tylko funkcji liniowych. Rozważmy teraz przypadek nieliniowy.
Dla przykładu funkcja g od xy niech się równa x kwadrat plus y kwadrat. Wykres tej funkcji przedstawiony jest na lewym i środkowym rysunku. Różnica jest między nimi jest taka, że na pierwszym zaznaczone są linie siatki, a na drugim poziomice. Poziomicami są zbiory rozwiązań równania x kwadrat plus y kwadrat równa się c, czyli dla c większego od 0 są to okręgi. Widać to dobrze na rysunku trzecim. Dla c równego 0 będzie to punkt 0, 0 oraz dla c mniejszego od 0 będą to zbiory puste, ponieważ funkcja g nie osiąga wartości ujemnych. Funkcja g w punkcie 0, 0 przyjmuje wartość 0, czyli najmniejszą. Jest to ekstremum globalne, ale w szczególności jest to ekstremum lokalne. I w tym punkcie poziomica redukuje się do punktu. Zauważmy, że skoro jest tam ekstremum, to gradient funkcji g w punkcie xy wynosi 0. Dla c większego od 0 poziomice są, tak jak powiedziałem, okręgami, czyli zbiorami jednowymiarowymi. W filmiku o płatach różniczkowych tłumaczyłem, co to oznacza. Okręgi są krzywymi, czyli zbiorami wymiaru 1. W przypadku c równym 0 sytuacja się zmienia. Otrzymujemy punkt, czyli można powiedzieć zbiór zerowymiarowy. Przyczyną zmiany charakteru poziomic jest właśnie warunek, który jest napisany na dole. Gradient funkcji g wynosi 0 w punkcie 0, 0. Rozważmy teraz funkcję g od xy równa się x kwadrat minus y kwadrat. Wykresem tej funkcji jest paraboloida hiperboliczna. Mamy tu do czynienia z klasycznym przykładem punktu siodłowego, albo możemy powiedzieć o przełęczy, czy też przełęczy górskiej. W punkcie 0, 0 mamy do czynienia z punktem krytycznym dla funkcji g, czyli pochodna funkcji g się zeruje, natomiast nie jest to ekstremum, co wynika z faktu, że poruszając się po osi x otrzymujemy minimum w punkcie 0, 0, natomiast poruszając się po osi y otrzymujemy maksimum w punkcie 0, 0. Każdy, kto był w górach, był na pewnej przełęczy, wie, o co chodzi. Będąc na przełęczy, można albo iść na szczyt będący po lewej lub po prawej stronie, albo zejść w dolinę, która jest z przodu lub z tyłu. Warto zwrócić uwagę także na trzeci rysunek, w którym narysowane są poziomice. Widzimy, że w punkcie 0, 0 poziomica się rozgałęzia. Łatwo też otrzymać to algebraicznie, że poziomicą funkcji g na poziomie 0, czyli zbiorem rozwiązań równania x kwadrat minus y kwadrat równa się 0, jest suma dwóch prostych, które przecinają się pod kątem prostym. Y równa się x i y równa się minus x. Przyczyną, dla którego poziomica się rozgałęzia, jest właśnie zerowanie się pochodnej funkcji g. W innych punktach pochodna jest niezerowa i poziomice są krzywymi, czyli zbiorami jednowymiarowymi. Kontynuuję badanie funkcji g. Na tym ekranie chciałbym przekonać, że prawdziwe jest następujące stwierdzenie. Pochodna funkcji g, traktowana jako wektor w przestrzeni, czyli dokładnie gradient funkcji g, jest wektorem prostopadłym do poziomicy. A prostopadłość do poziomicy oznacza prostopadłość do stycznej do poziomicy. Gradient funkcji g, łatwo wyliczyć, jest równy 2x minus 2y. Na prawo od rysunku mamy równanie poziomicy na poziomie c. I z tego równania, przynajmniej lokalnie, mogę wyznaczyć jedną zmienną jako funkcję drugiej. Tutaj zdecydowałem się wyliczyć zmienną x jako funkcję odzmiennej y, ze względu na to, że wokół punktu 1, 0, który jest zaznaczony na rysunku, można wyznaczyć jedynie zmienną x jako funkcję zmiennej y. W drugim punkcie, czyli 2, 1, można wyznaczyć x jako funkcję od y i y jako funkcję od x. Przekształcając równanie x kwadrat minus y kwadrat równa się c, otrzymujemy, że wartość bezwzględna z x równa się pierwiastek z c plus y kwadrat, ponieważ znajdujemy się w prawej półpłaszczyźnie, czyli dla x-ów dodatnich, pomijamy wartość bezwzględną i otrzymujemy równanie poziomicy. X równa się pierwiastek z c plus y kwadrat. Stąd łatwo obliczyć pochodną funkcji x i dalej można obliczyć styczne do poziomic. W pierwszym punkcie obliczam styczną do poziomicy przechodzącej przez punkt 1, 0. Jest to poziomica na poziomie 1. I korzystając ze wzoru na styczną, otrzymuję, że równanie stycznej to x równa się 0. Podobnie poziomica przechodząca przez punkt 2, 1 jest to poziomica na poziomie 3, ponieważ wartość funkcji w tym punkcie wynosi 3 i styczna ma postać y równa się 2x minus 3. Łatwo sprawdzić, i to może być jako ćwiczenie dla Państwa, że faktycznie te proste są prostopadłe do gradientu funkcji w rozważanych punktach. W punkcie 0, 0, gdzie gradient wynosi 0 i poziomica się rozgałęzia, powyższe rozważania nie mają zastosowania.
W tym punkcie przestrzeń styczna do poziomicy nie jest dobrze określona. Ponadto gradient, który jest zerowy, nie wyznacza nam kierunku stycznej. Na tym ekranie chciałbym skupić się na kolejnych kwestiach. Tutaj rozważam funkcję g od xy równa się odwrotność wielomianu 1 plus x kwadrat plus 4y kwadrat. Funkcja g osiąga wartości od 0 do 1. Wartość 1 jest największą wartością tej funkcji. Osiągana jest w punkcie 0, 0, dlatego poziomicą na poziomie 1 jest punkt 0, 0. Można powiedzieć, że jest to szczyt tej góry, która jest wyznaczona przez tą funkcję g. Ponadto poziomice na poziomie mniejszym równym od 0 są zbiorami pustymi. Gradient funkcji g jest wyliczony. Rozważać będę poziomicę na poziomie 1 piąta. Równanie jej jest zapisane, jest to x kwadrat plus 4y kwadrat równa się 4, więc jest to elipsa przechodząca przez punkt 2, 0 oraz 0, 1, zaznaczona jest na tym dolnym rysunku, wraz z dodatkową poziomicą na poziomie 1 czwarta. Gradienty w punktach 0, 1 i 2, 0 też są wyliczone. Chciałbym, żebyśmy teraz traktowali wykres tej funkcji właśnie jako kształt pewnego wzgórza. Poziomica na poziomie 1 piąta jest zbiorem punktów, które są na wysokości 1 piąta nad poziomem morza. Jeśli chcemy wejść na to wzgórze, to możemy iść z północy, czyli z punktu 0, 1, wtedy mamy bardziej stromo, oraz z punktu 2, 0, czyli można powiedzieć ze wschodu, i mamy bardziej łagodnie, tylko tyle, że dłuższy dystans do pokonania. W każdym z tych punktów gradient wskazuje nam kierunek największego wzrostu wartości funkcji. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym zasygnalizować na tym ekranie. Gradient wskazuje kierunek największego wzrostu wartości funkcji. Jeżeli jesteśmy w punkcie 0, 1, to żeby jak najszybciej wznieść się na górę, powinniśmy iść w kierunku wektora, który jest tam zaznaczony. Jeżeli jesteśmy w punkcie 2, 0, powinniśmy iść w kierunku wektora, który jest zaczepiony w punkcie 2, 0, na rysunku zaznaczony jest. Widzimy, że w punkcie 0, 1 jest bardziej stromo, natomiast w punkcie 2, 0 jest bardziej łagodnie, ale za to jesteśmy dalej od szczytu. Gradient jest dłuższy w punkcie 0, 1, dlatego że jest tam bardziej stromo. Gradient to jest taki wektor, którego zwrot jest skierowany właśnie w kierunku największego wzrostu, natomiast długość opisuje, jak bardzo wykres funkcji jest stromy, jak szybko funkcja zmienia wartości. Specjalnie zaznaczyłem dodatkową poziomicę na poziomie 1 czwarta, to jest ta mniejsza elipsa. Widzimy, że w miejscach, w których jest bardziej stromo, poziomice są upakowane gęściej. Natomiast w punkcie, gdzie jest bardziej łagodnie, poziomice są bardziej od siebie oddalone. Dlatego jeżeli będziecie Państwo w górach kiedyś, będziecie widzieli na mapie, że poziomice są jedna obok drugiej, to oznacza, że tam będzie bardzo mocne podejście. Natomiast jeżeli poziomice są daleko od siebie, to wejście będzie raczej łagodne. Funkcja g rozpatrywana teraz ma tą własność, że jej gradient wynosi 0 na całym kole otwartym o środku w punkcie 0 i promieniu 1. Wykres funkcji g jest powierzchnią otrzymaną przez obrót wykresu funkcji h jednej zmiennej wokół osi pionowej. Widzimy też, że wartość funkcji na całym kole wynosi 1 i proste obliczenia dają, że poziomica na poziomie 1 jest kołem domkniętym o środku w punkcie 0 i promieniu 1. Poziomice na poziomie większym niż 1 są już okręgami, czyli krzywymi, a więc obiektami wymiaru 1. I znowu widzimy, że jeśli gradient funkcji w pewnym punkcie, czy tutaj nawet na pewnym całym zbiorze dużym, wynosi 0, to poziomica może wyglądać inaczej niż, powiedzmy, taka regularna poziomica, czyli nie jest krzywą, czyli obiektem wymiaru 1. Oczywiście w tych wszystkich przykładach, które rozważaliśmy, jeszcze będziemy rozważać, funkcja g jest funkcją dwóch zmiennych, a zatem poziomice te, nazwijmy regularne, są wymiaru o 1 mniej, czyli są krzywymi. Jeśli będziemy rozpatrywać funkcję g zależną od więcej niż dwóch zmiennych, to wymiar tych regularnych poziomic będzie odpowiednio wyższy. Funkcja g rozpatrywana tutaj jest przykładem na to, że może się zdarzyć sytuacja, że gradient funkcji g w punktach leżących na pewnej poziomice jest stale równy 0, a mimo wszystko poziomica jest, jak to nazwałem, regularna, czyli jest zbiorem wymiaru o 1 mniejszym niż dziedzina funkcji g. Wykres funkcji g rozpatrywanej tutaj powstaje przez obrót wykresu funkcji h, który jest naszkicowany poniżej, wokół osi pionowej. Jako ćwiczenie można wyliczyć, że poziomicą na poziomie 0 jest okrąg jednostkowy.
i gradient funkcji g w punktach leżących na tym okręgu stale wynosi 0. Czyli innymi słowy, warunek niezerowania się pochodnej funkcji g we wszystkich punktach leżących na danej poziomicy jest warunkiem wystarczającym na to, żeby ta poziomica była regularna, natomiast nie jest warunkiem koniecznym. Później wyjaśnię, co rozumiem przez poziomicę regularną. Później też pojawią się odpowiednie twierdzenia. Funkcja g rozważana na tym ekranie posiada dwa maksima lokalne oraz jeden punkt krytyczny, który nie jest ekstremum. Wykres funkcji g przedstawia, można powiedzieć, dwa wzniesienia i przełęcz pomiędzy nimi. Przełęcz jest punktem siodłowym, w którym nie ma ekstremum, natomiast dwa wzniesienia, szczyty, są punktami, gdzie funkcja osiąga ekstrema lokalne. Chciałbym, żebyście Państwo zwrócili tutaj uwagę na te właśnie punkty. Po pierwsze, w punkcie siodłowym poziomica się rozgałęzia. Poziomica na poziomie 0 jest krzywą, która ma kształt liczby 8. Widać to ładnie na prawym rysunku. Punkt rozgałęzienia się tej krzywej jest właśnie punktem zerowania się pochodnej funkcji g. Proszę zwrócić uwagę na punkty ekstremów lokalnych, czyli te szczyty, gdzie poziomica redukuje się do punktu. One tutaj nie są zaznaczone. Program, z którego korzystałem, ma problemy z wyłapaniem poziomic, które redukują się do punktu. Bodajże poziomica na poziomie 1/4 składa się z dwóch punktów, które są dokładnie szczytami tych dwóch wzgórz. Są to również punkty zerowania się pochodnej funkcji g. W pozostałych punktach pochodna funkcji g, a zatem i gradient funkcji g jest niezerowy. Funkcja g rozpatrywana tutaj ma dosyć skomplikowany wzór. Łatwiejszego jakoś nie udało mi się wymyślić. Wykres funkcji g przedstawia trzy szczyty, kotlinę pomiędzy nimi i zbocza tych trzech szczytów. Można prześledzić kształt wykresu funkcji na lewym i środkowym rysunku oraz, nazwijmy to, mapę na prawym rysunku z zaznaczonymi poziomicami czy też warstwicami na prawym rysunku. Ostatni rozpatrywany przeze mnie przykład funkcji g posiada wykres, który wygląda jak szczyt góry, która jest, można powiedzieć, zwornikiem, punktem przecięcia się dwóch grzbietów górskich. Warto tutaj zwrócić uwagę na, po pierwsze, miejsca formacji wypukłych terenu, czyli granie czy też grzbiety, oraz miejsce formacji wklęsłych, czyli doliny. Widać, że w miejscu formacji wypukłych poziomice odginają się, powiedzmy, w sposób wypukły do wierzchołka, natomiast w miejscu formacji wklęsłych poziomice odginają się w sposób wklęsły w stosunku do wierzchołka. Nadszedł czas na omówienie najważniejszego twierdzenia z tego filmu. Będzie to wniosek z twierdzenia o funkcji uwikłanej. Niech g będzie funkcją rzeczywistą n zmiennych i klasy CR. Niech c będzie liczbą rzeczywistą i niech p, punkt z dziedziny, będzie taki, że g od p równa się c, czyli dokładnie p leży na poziomicy funkcji g na poziomie c. Twierdzenie mówi tyle. Jeśli gradient funkcji g jest niezerowy, to poziomica funkcji g na poziomie c lokalnie wokół punktu p jest płatem klasy CR wymiaru n-1. O płatach traktuje cały film mojego autorstwa, który proponowałem obejrzeć wcześniej. A zatem istnieje parametryzacja klasy CR, czyli takiej samej klasy różniczkowalności jak funkcja g, którą oznaczamy sigma, parametryzacja za pomocą n-1 parametrów do przestrzeni Rn, która jest homeomorfizmem na obraz oraz spełnia następujące dwa warunki. Sigma od t należy do poziomicy, czyli dokładnie g od sigma od v równa się c dla każdego v z dziedziny funkcji sigma. A ponadto, drugi ważny warunek, pochodne cząstkowe funkcji sigma są liniowo niezależne. Czyli niezerowanie się gradientu funkcji g implikuje liniową niezależność pochodnych cząstkowych funkcji sigma. Poprzednie przykłady służyły do tego, aby wyjaśnić to twierdzenie. Jeżeli na danej poziomicy nie leży żaden punkt, w którym pochodna się zeruje, to wtedy ta poziomica jest powierzchnią wymiaru o 1 mniej niż dziedzina funkcji g, nie posiada żadnych rozgałęzień, nie redukuje się do punktu, do powierzchni wymiaru mniejszego, ani nie zachodzą żadne inne patologie. Teraz kilka zdań o dowodzie. Najpierw pokazujemy, że
Dana poziomica jest lokalnie wykresem pewnej funkcji, co wynika właśnie z stwierdzenia o funkcji uwikłanej, a następnie przypominamy sobie z filmu o poziomicach, że wykresy funkcji są płatami. No to zaczynamy. Poziomica na poziomie C ma równanie g od x1, x2 aż do xn równa się c. Stwierdzenie o funkcji uwikłanej jedną ze zmiennych, tutaj weźmy na przykład x1, można wyznaczyć jako funkcję pozostałych zmiennych ze wzoru na poziomicę. Oczywiście lokalnie wokół danego punktu P. A zatem poziomica g do minus pierwszej od c jest wykresem funkcji x1. Tutaj naszkicowałem okrąg, który jest poziomicą funkcji g od xy równa się x kwadrat plus y kwadrat na poziomie 1. Widzimy, że wokół lewego punktu zaznaczonego na wykresie okrąg lokalnie jest wykresem funkcji y, która zależy od argumentu x. Bez problemu ze wzoru x kwadrat plus y kwadrat równa się 1 wyliczymy y. I wtedy funkcja sigma, parametryzacja, ma postać sigma od x równa się x, y od x. W drugim przypadku nie możemy wyznaczyć zmiennej y jako funkcji zmiennej x, natomiast możemy wyznaczyć x jako funkcję zmiennej y. Ze wzoru x kwadrat plus y kwadrat równa się 1 wyznaczamy x i otrzymujemy wzór na parametryzację phi od y równa się x od y. Skoro poziomice lokalnie są płatami, a dla płatów dobrze zdefiniowane jest pojęcie przestrzeni stycznej, więc i dla poziomic pojęcie przestrzeni stycznej jest dobrze zdefiniowane. I poziomice można zdefiniować następująco. Niech P będzie punktem z dziedziny funkcji G, leżącym na poziomicy na poziomie C, takim, że gradient funkcji G w punkcie P jest różny od zera. Wtedy dla pewnego promienia ρ, część wspólna P z kulą o środku w punkcie P i promieniu ρ, jest płatem. I przestrzenią styczną do poziomicy P będzie przestrzeń styczna do tego rozpatrywanego płata. Oczywiście ta definicja nie zależy od promienia ρ. W filmie dotyczącym płatów była charakteryzacja przestrzeni stycznej bez wykorzystania parametryzacji. I tutaj oczywiście charakteryzacja jest dokładnie taka sama. Przestrzeń styczna do poziomicy P w punkcie małe p wyraża się tymi dwoma wzorami, które tutaj są zamieszczone. W kilku przykładach wyjaśniałem, że gradient funkcji g jest zawsze prostopadły do poziomicy w danym punkcie. To prostopadłość precyzuje następujące twierdzenie. Zachodzi następująca charakteryzacja przestrzeni stycznej. Przestrzeń styczna do poziomicy P w punkcie P jest dopełnieniem ortogonalnym gradientu funkcji G w punkcie P. Ponieważ przestrzeń jest n-wymiarowa, a gradient jest wektorem niezerowym, czyli wyznacza prostą, czyli podprzestrzeń jednowymiarową, to jego dopełnienie ortogonalne jest pod przestrzenią n-1 wymiarową. Przestrzeń styczna jest wymiaru n-1. Dowód nie jest trudny. Niech sigma będzie parametryzacją poziomicy P za pomocą n-1 parametrów wokół punktu P. I niech V z kreską będzie takim punktem, że sigma od V równa się P. Czyli jest to ten zestaw parametrów, który odpowiada punktowi P. Wtedy oczywiście dla każdego zestawu parametrów V z dziedziny parametryzacji sigma, g od sigma od V równa się C. Wynika to z faktu, że skoro sigma jest parametryzacją poziomicy, to sigma od V leży na poziomicy na poziomie C, a zatem wartość funkcji g w tych punktach wynosi C. Różniczkując tą równość po zmiennych VI w punkcie V z kreską, otrzymujemy ze wzoru na pochodną funkcji złożonej, że gradient funkcji G razy pochodna cząstkowa funkcji sigma po zmiennej VI wynosi 0. Ponieważ sigma od V z kreską wynosi P, więc wstawiając otrzymujemy, że gradient funkcji G w punkcie P jest prostopadły do pochodnej cząstkowej funkcji sigma po zmiennej VI. Ponieważ pochodne cząstkowe parametryzacji sigma są bazą przestrzeni stycznej do płata P, odsyłam tutaj do filmiku o płatach, więc gradient funkcji G jest prostopadły do całej przestrzeni stycznej. Równość wymiarów dowodzi, że przestrzeń styczna jest dokładnie dopełnieniem ortogonalnym gradientu funkcji G.
zapraszam do części drugiej filmu o poziomicach funkcji G. Tym razem będę mówić o sytuacji ogólnej, czyli w sytuacji, kiedy funkcja G przyjmuje wartości w pewnej przestrzeni R do K tej.